W ramach ograniczenia pandemii wprowadzono restrykcje dotyczące funkcjonowania basenów, siłowni, a także klubów fitness. Basen rzeczywiście teraz jest pusty. Jest to dla nas też trudny czas, bo jest to taki czas nietypowy. Tak? Tu zawsze było gwarnie, tu zawsze było dużo dzieci szkolnych. No, czekamy, jest to dosyć duża dynamika. Zobaczymy, czy dzieci wrócą do szkoły, bo rozumiem, że jeśli wrócą, to zaczynamy w normalnym układzie pracę. Ustawodawca pozostawił jednak furtkę, która umożliwia prosperowanie tych obiektów w ramach współzawodnictwa sportowego. Na ten moment rozporządzenie pozwala nam wpuszczać na basen, tak? Pozwala trenować wszystkim tym, którzy ćwiczą tak zwane współzawodnictwo i uprawiają dyscyplinę sportową, jaką jest pływanie. Korzystają z tego kluby, korzystają z tego trenerzy, mają ustawiony grafik, tak aby minimalizować ilość osób na obiekcie, ale są to najczęściej popołudniowe godziny pracy, takiej intensywnej obiektu. Od 17 października pewne grupy mogą nadal korzystać z basenów. Pływają, korzystają uczniowie w ramach zorganizowanych zajęć. Mówimy tu szczególnie o studentach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która ma zajęcia spływania i te zajęcia po prostu praktycznie się cały czas odbywają. Nie znamy daty, kiedy obiekty sportowe ponownie zostaną otwarte dla wszystkich. Restrykcje związane ze sportem i ich ewentualne cofnięcie będą zależały od rozwoju pandemii.